jesteśmy w drodze do Frankfurtu. Ekipa STS-u zbliża się do miejsca docelowego, do miejsca, gdzie reprezentacja Polski zagra z Niemcami. My też chcemy spełniać troszkę rolę edukacyjną, więc no, chyba każde dziecko to wie, że droga do Francji prowadzi przez Niemcy, więc mamy nadzieję, że droga do mistrzostw we Francji będzie prowadziła przez Frankfurt dla reprezentacji Polski oczywiście. Mamy dla Was specjalną ofertę, jeśli chodzi o strzelców bramek w tym meczu, strzelców bramek dla Polski. Mamy nadzieję, że takie bramki padną. Otóż wystarczy wytypować strzelca bramki dla biało-czerwonych, a jeśli Polska tego meczu nie przegra, zremisuje bądź wygra, to będziecie mieli szansę wziąć udział w podziale 10 tysięcy złotych, niezależnie od tego, czy traficie strzelca bramki dla Polski. My teraz popytamy naszych klientów, naszych gości, którzy już wygrali wyjazd do Frankfurtu, jak oni oceniają szansę biało-czerwonych, który z naszych zawodników ma największe szanse na to, aby dzisiaj pokonać Manuela Neuera, więc ruszamy popytać tych, którzy na obstawianiu znają się bardzo dobrze. Ja myślę, że z Lewandowski, z Milikiem tutaj dzisiaj rozstrzygną sprawę. Ja typuję tak samo jak kolega, Lewandowski i Milik. Krychowiak i... nie wiem, Jodłowiec? No bardziej po jakichś stałych fragmentach gry może bardziej, kurde. No bo Lewandowski to może być bardziej pilnowany, kurde, mi się wydaje. Chyba, że Milik zaskoczy. Mila! Może Rybus jak zagra na lewej, dobrze. Wejdzie, wrzuci coś może, ale będzie centroszczał. No, 1-1 tak myślę, że będzie i Milik albo któryś taki nieznany już, ktoś może strzelić. Kolega się nie zgadza. No jasne, no, po to jedziemy w Jaskini Lwa wygrać. Mówię, 1-0 skromnie i Arek Milik brameczkę, rozkręca się w Eredivisie, także to mój faworyt.